Hej wszystkim, z tej strony Atakama, na waszych ekranach kolejny odcinek Spec Hotel. I na samym początku mega wam chciałam podziękować za przyjęcie tak cieplutkiej tej serii, bo mega fajne wysiedlenie tam było i było fajnie z łapeczkami. Także jeżeli będziecie chcieli kolejny, to pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę. My dzisiaj przejdziemy do trybu wyzwań, bo ostatnio ten samouczek trochę mi pokazał, mniej więcej wiem co i jak, pamiętam co i jak. Teraz sobie wybierzemy nasz hotel i weźmiemy sobie taki najbardziej przyjacielski chyba, nie wiem, teraz któryś z tych, bo ten to taki bardziej dom, to taka bardziej stodoła, ale któryś z tych, tak kurczę, nie wiem, jeden czy ty, dobra, jedynkę weźmy, jedynkę, a co tam, będziemy sobie po prostu po kolei brać. To jest tryb wyzwań, także zobaczymy, co tutaj ciekawego nam to przyniesie. Ja, szczerze mówiąc, nie wiem. Tryb wolny to też, nie wiem, nie mam pojęcia, no zobaczymy. O, dobra, to teraz możemy sobie wprowadzić nazwę naszego hotelu i nasz hotel będzie się nazywał Przyjaciel Pies. Przyjaciel Pies. Jestem kobietą i moja skóra, nie mam pojęcia, dobra, może być ta. Może być ta, nie mam pojęcia jak ja wyglądam, ale dobra. Dzwoni do nas telefon. O, tu byliśmy. O matko, jak głośno. Przyjaciel pies. Okej, okay, a dziwnie, tak. Tak, no nie wiem, dziwnie. Dobra. Hello? Witaj, potrzebujemy twojej pomocy. Nasz hotel wkrótce zostanie zamknięty. Spełni wszystkie wymagania przed upływem 30 dni, żeby uratować go przed bankructwem. To nie wiem, czy ja jestem dobrą osobą. Okej, dzień dobry, jesteśmy firmą marketingową działającą w twojej okolicy. Ze względu na otwarcie twojego wspaniałego hotelu. To jak? Dopiero co się otwieramy, a już możemy zbankrutować? W prezencie wyjątkowy kupon na dwudniową reklamę telewizyjną do wykorzystania w dowolnym momencie. Gdy tylko twój hotel będzie gotowy na przyjęcie pierwszych gości, wejdź do aplikacji ogłoszeń na komputerze menedżerskim, by wykorzystać kupon. A klienci dzięki reklamie zaczną będą... Okej, dobra. Nie wiem, czy ja teraz mogę to wykorzystać, w sensie, czy już? Patrzcie, jakie tutaj są rzeczy. Najpierw sobie zobaczymy ten hotel, jak to tu wygląda. Tutaj jest jakiś obraz. Tutaj jest jakiś... O, okej, okay. Czyli tutaj mamy do kąpania, mamy do obcinania pazurków, coś takiego. Tu mamy tak, pokój 2. Tutaj mamy mini ogródek, gdzie możemy puszczać zwierzaki. Pokój 3. To jest dla kotów. Pokój... Myślałam, że tutaj już jest jakieś zwierzę. Dobra, 2 dla pieska. Tutaj jest pokój 4 dla kotka znowu. I tutaj pokój 1. A, tu jest 1. Dobra, czyli mamy 4 pokoje. 2 dla kota i 2 dla pieska. Tutaj jest ten pokój taki do roboty. I tutaj mamy. Ok, czyli my możemy tutaj. Użyj. Po wyrażeniu zgody na przyjęcie klienta trzeba zarejestrować zwierzaka w komputerze. No dobra, ale to ja wiem. Aha, dobra, czyli okej, okay, wyloguj, bo to bardziej na tablecie trzeba zrobić. Jeśli czekasz na zwierzaki lub przy aktualnym wszystko zrobiłeś, możesz pominąć dzień, by przyspieszyć. No nie, a ta reklama, wyczyść. Otrzymałeś kupon, no i dobra, i jak z tym kuponem? Sklepik, aparat, a bo tego nam nie pokazywali, jak ja mam użyć ten kupon? Reputacki, reputacki, reputacja. Nie, wróć. Aparat można zdjęcie zrobić. What? Dobra. No nie wiem, jak ja mogę ten kupon wykorzystać. Serio, nie mam pojęcia. Otrzymałeś kupon? How? Obejrzyj. Nice. Bardzo ładne. O, nice, tak, super. Hopeczka w górę. Zadzwoń do weterynarza, wyłącz telefony, wybierz dzwonek. A ten? O, ten. Dobra. To co, no nie wiem, no jakoś, kurde... Można by było, no nie wiem. Tutaj można tylko zarejestrować zwierzaka, więc nie. Co ja mam tu zrobić? Jak ja mam użyć tego kuponu? Zadzwoń do masażysty. Tablet. Budowanie, ekwipunek. Jest! Mamy! Usuń jeden. Nie. No dawaj, jak ja mogę go użyć?
Usuń jeden, usuń wszystkie. No i co? Sklepik, aparat? No nie wiem. Nie mogę go użyć w żaden sposób. Usuń wszystkie, usuń jeden. No nie wiem, dobra. No tak, no zakończymy dzień, no bo w sumie bez sensu. Nie mam pojęcia, co mam robić z tym kuponem. To jest mega dziwne. Nie dało się go użyć w ogóle. Jakby z ekwipunku on tam był jakoś i było tylko usuń jeden albo usuń wszystkie, widzicie? Więc jakby, no nie wiem, dziwne, bardzo dziwne. Uuu, ale brzydka pogoda dzisiaj. Może dzisiaj się da użyć to. Dobra, zamykamy ze sobą drzwi, żeby tutaj nam zimno nie naleciało. Tutaj kod na nas patrzy nieubłaganie, nic do nas nie dzwoni. No i co dalej? No i... O, dzwonią! Witam, chcę zapytać, czy udałoby się zarejestrować od jutra miejsce dla mojego zwierzaka. Tak, oczywiście! Cechy? Karma o smaku kaczki, lubi się dużo bawić. A co to jest? Brutus! Pies Brutus, tak. Dziękuję bardzo, jutro przyjdę przekazać zwierzaka. Użyj komputera, aby zarejestrować nowego... Dobra, użyj. Użyj. Zarejestruj zwierzaka. Brutus. Duży pokój. Nie no, mały pokój? No dobra. Pies Brutus. Obcinanie pazurów. A nie, jeszcze raz. Brutus. Weź to usuń, weź to wyłącz. Ukryj nota. Nie, ukryj. Dobra. Brutus, obcinanie pazurów. Tak, pokaż jeszcze raz. 5 dni obcinanie pazurów, tylko mały. Okej. Okay. Brutus. Ile 5 dni, tak? Dobra. 3, 4, 5. 5, dobra, mój pokój. Dobra. Słusz. Mamy go. Super. Dziękujemy bardzo. Super. Miejsce. No dobra, weźmy do jedynki. Nie wiem, czy jedynka to była dla psa. Dobra, mamy. Zwierzak zarejestrowany. Co dalej? Czy ja mogę użyć kuponu w końcu? Nie wiem. Klikam wszystko i nic. Tak, chcę zakończyć dzień, no bo w sumie bez sensu czekać. Dobra, mamy dzień trzeci. Dziś ponoć ma przyjść ktoś z psiakiem. Ciekawe, jakiej rasy będzie psiak. Zobaczymy. No ja ten kupon usunęłam. Także... Nie. Bo musi przyjść do nas. O! Witam, chcę zapytać, czy udałoby się zarejestrować do jutra miejsce dla mojego zwierzaka. Jasper, piesek, co lubi? Dużo je, kocha deszcz. Okej, okay, dziękujemy. Dobra, to później zarejestrujemy. O, labrador! Nie odrzuć zwierzaka! No co ty, gościu? Dlaczego odrzuć zwierzaka? No ej! Użyj. Dobra, to szybko zrobię tą notatkę, co? Jak on miał? Pokaż notatki. Jasper. 3 dni obcinanie pazurów. Pokój, mały pokój. Jasper, 3 dni obcinanie pazurów, stwórz. Tak, wybierz. Git. To tutaj jest. Brutus. A czemu odrzuć zwierzaka? Ja nie rozumiem tego. Przyjmij zwierzaka. A, dobra. Okej. Brutus. Tak, Brutusa przyjmujemy. Czemu nie mogę go przyjąć? Odbierz zwierzaka. Dobra, mogę teraz. Pa! Cześć! A, dzień dobry! Boże, jakiś łodziak! Nie. Cofnij. A można zrobić zdjęcie tobie na przykład? Poza, pokaż się! Szkoda, że nie mogę sobie kucnąć tu. O matko bosko, dobra, ty jesteś do pokoju drugiego, nie? Czy do pokoju pierwszego? Czekaj. Nie wiem teraz już. Zwierzaki w hotelu. Brutus 001, tak, czyli ty tutaj. Chodź, ty tutaj, Brutusek. Chodź, Brutus! Super będzie, mówię ci. Dobra, odepnij smycz. Cześć, mogę cię pogłaskać? Pogłasz. Jojciu! No, patrzcie, jak super słodko! Dobra, a podrap po brzuszku? Aj, Jezu, jak on leży! A, tu też mogę się obracać.
A, ale tak nie mogę, w sensie w górę, w dół. Dobra, 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 dobra. Podaj łapę, podaj łapę. Brutusek, patrz jaki mu piękny jest. O. Okej. Okay. Dobra, a ja bym chciała na przykład teraz tym tabletem zrobić zdjęcie. Powiedzmy o tak. Nie wiem, to ja nie mogę na przykład się obniżyć jakoś. Jagodko, jagodek! No! Pokażcie, bo będzie leżał sobie. Pokażcie, pokażcie, pokażcie. Trzej słodziaku! Ja muszę zamówić ci karmę tak w ogóle. Sklep, ciastko, karma, psa z kaczką. No na pewno z kaczką. Ze trzy. I z kurczakiem, albo z wołowiną weźmy, albo to, dobra, kupmy. I z wołowiną też. Dobra, na razie nie potrzeba dla kotów, bo kotów nie mamy. Co to jest? O, zabawki! Dobra, kupmy to. Lina do zabawy. O, potrzebuję liny do zabawy. Słuchawka na uszna? Nie mam, nie wiem po co to, dobra, ale wychodzimy stąd. Ty... Dogs na pełni. O, czekajcie, bo ja nie pamiętam, co on lubi. Nie, 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 nie. Jak to było? Cofnij, czekajcie. Zwierzaki w hotelu. Uwielbia karmę o smaku kaczki. Dobra. Na pełni karma z kaczką. Dobra, możemy go nakarmić. Ja wiem, że on nie jest głodny, ale ja jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało. Biesku, masz jedzonko? Podrzucaj piłkę, baw się w przyciąganie liny. Dobra, to potem się pobawimy w przyciąganie liny, bo ktoś do nas zadzwoni. Masz kartę. Jezu, jak tutaj wali tymi piorunami. Serio się wystraszyłam. Czy udałoby się zrealizować misję dla mojego zwierzaczka? O, królik! Boi się grzmotów. Lubi się dużo bawić. Tak, oczywiście, że tak. O, będzie mieć króliczka. My mamy w ogóle pokój dla króliczka? Jak on ma na imię? Teddy! Na 9 dni? Okej. Okay. 7, 8, 9. Aho, to prawie na maksa. Oh. Chyba tylko hotel, jakby nic więcej. Piąteczka, dobra. Okej, okay. Dobra, czyli to przyjdzie jutro, wyloguj. Okej, okay. Czyli jakby, no. To tutaj jak się czujesz, pieseczku? Jadłeś coś? Nie zjadłeś nic. Dobra, a jakbyśmy się na przykład pobawili w przyciąganie liny, możemy? Jaki fajny rysunek w ogóle! Lina do zabawy wybierz. Aha, bo ona też ma swoją taką zniszczalność, niezniszczalność. Idziesz się bawić? To będzie mega urocze, ja wam mówię. O, wow. Pięć. Nie, 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 nie. Wygra! Ej, jak to się bawi? Aha, ja mam tu klikać spację. O matko, wygrałam! O nie, o nie, o nie, trzymamy, 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 trzymamy. My wygraliśmy. Dobra, dawaj. Aha, bo jak my wygrywamy, to on też się cieszy, tak? Okej. Okay. O matko, bo to się zmniejsza cały czas. Dobra. Okej, okay, okej. Okay. Patrzcie, raz wygrał pies, tylko a cała reszta my. O nie, 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 dawaj, 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 dawaj. Oj, mocno tu ciągnie. Ej, długo tu trzeba trzymać. Nie, 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 nie. No teraz to będzie mega ciężko na bank. Wygraliśmy! Jej! Dobra, czyli nasz piesek jest zadowolony. Ja myślę, że my możemy zakończyć dzień, skoro mamy zarejestrowane zwierzaki i w ogóle. Nie, to źle, źle, źle robię. Wyloguj się. Jestem ciekawa mega, jak będzie wyglądał ten króliczek, który do nas przyjdzie. I w ogóle jakiej rasy będzie ten następny piesek. Okej, okay. O, dzisiaj ładna pogoda, to możemy naszego psiaka wypuścić na spacer. Zobaczymy, co tam u niego. Hello! O, zjadłeś sobie! Co jest? Co to kubka? Trzeba iść z tobą chyba. O matko, my nie mamy wody dla niego. Boże, zapomniałam.
No nie wierzę, no o najważniejszym zapomniałam. Dobra, idę, już idę. O, dwie osoby naraz. Ło, co za pies! Chcę zapytać, czy do jutra miejsce dla mojego zwierzaczka. O, dzień dobry, dziękuję bardzo. Proszę. Dziękuję. Nie wiem, czy w kamerze nie widać. Widać. A to? No, to nic. Potrzebujesz? Nie. Widzicie, jakiego mam super faceta? Przyniósł mi herbatkę do nagrywania. Chcę zapytać, czy udałoby się zarezerwować od jutra miejsce dla mojego zwierzaka. A co to jest za... kotek! Co lubi? Uwielbia karmę o smaku kurczaka. Po głosu... O! Dobra. Dobra, to my najpierw odbierzemy sobie. Użyj i teraz tak. Jasper, przyjmij zwierzaka. Dobra. Także możemy... Odbierz zwierzaczka. Cześć, Jasperku! Cześć, Jasperku! Chodź, Jasperku, jedziemy do pokoju numer 002, czyli do pokoju tego. Chodź, misiu pysiu, chodź. Tutaj ja cię teraz odepnę ze smyczy. Napełnię ci w ogóle od razu wodą. Nie, to jest na karmę, to jest na wodę, więc napełnimy. Mega jest ta gierka. Tutaj trzeba się tak skupiać. W ogóle patrz, jak on zostaje słodką. Boże, Boże. Mega urocze. Dobra, ty lubisz karmę jakąś inną, nie? Ale dobra, ty chyba na razie nie potrzebujesz niczego. Wszystko masz zadowolone? Głaskanie! Aha, bo tam czeka na nas ktoś. To nie. Sorki, muszę iść. Bo tam ktoś czeka. Jeszcze muszę w ogóle wypełnić w kompie, że coś tam, wiecie. Aha, dobra, okej, okay, użyj. Tediego, przyjmij zwierzaczka. Teraz możemy się wylogować. Zmożemy tego, odbierz zwierzaczka. O, mamy! 005 004 003 O. Nie szczekaj. A gdzie my mamy pokój 005? Gdzie jest pokój 005? Tu! O, wow! Ja tego nie widziałam wcześniej. Posiu, patrzcie na to. Bozia, króliczek! O, matko, uzupełnij wodę. Co on je w ogóle? Uzupełnij wodę, ulepsz, posprzątaj. No nie, ale co takie króliczki jedzą? Dobra, ja na tablecie muszę zobaczyć. Karma dla psa, karma dla żółwi, dla królików. Dobra, to tutaj mamy. Dobra, weźmy, kupmy więcej. Wyjdźmy stąd i teraz, no właśnie. Nasyp jedzenie, karma dla królików, wybierz. Masz jedzonko, żebyś miał. Jesteś brudny w ogóle. Trzeba cię umyć chyba, tak? O to chodzi. Dobra, to my to zrobimy może od razu, co? Podnieś zwierzaka. Okej, okay, i teraz idziemy do myjek. W ogóle nie wiedziałam, że my tu mamy jeszcze jakieś pokoje. Tutaj jest dla rybek. Oh, what? Tu jest dla rybek, żebym ja się nie zgubiła w tym hotelu. To jest jakieś takie biuro. Okej. Okay. Gdzie tutaj był ten nasz pokój taki do myjek? Tutaj chyba. Nie, kładź na ziemi. Tu i tu. Kurczę, nie wiem, gdzie go położyć, jak go umyć. Nie da się. No nie, nie wierzę. Jeszcze ktoś dzwoni. Teddy, sorki, że tak cię zostawiam, ale... Witam, chcę zapytać, czy udałoby się zarezerwować miejsce dla jednego zwierzaczka. Rybka! Boi się grzmotów. A skąd oni wiedzą? Josie. Dobra, to zarejestrujemy od razu tego zwierzaka. Użyj, zarejestruj zwierzaka. Jak to było? Josie na 6 dni. Josie, rybka na 6 dni. Ja bym chciała w ogóle żółwia zobaczyć. Jazzy, stwórz. No i możemy dać go na przykład, no nie wiem, do 10. Wybierz. Okej. Okay.
To użyj notatki, stwórz, anuluj, dobra, okej. Jest, jest wszystko, to wyloguj. Jak go umyć? Jak umyć króliczka? Jak umyć króliczka? Nie w wannie? Może w zlewie, ale gdzie jest zlew? W ogóle króliki się myje. Dobra, nie szczekaj, już idziemy. Ej, nie wiem, tego nie było chyba na tym. No tutaj nie ma. Nie wiem, czy może jest coś takiego, posprzątaj. Nie wiem, czy w ogóle króliki się myje. Patrzcie. A, dobra! W ten sposób. Okej, okay, jedzonko wszystko ma. Dobra, to nie muszę. A jak to ulepsz? Co to znaczy? Dobra, chcę to ulepszyć. Wow, patrzcie, jak, jaką marchewę ma! Ale super! Ale mega słodko to wygląda. Dobra. Patrzcie, jaki mamy super pokoik. Aż muszę zrobić zdjęcie na tablecie naszym. Tyk. Dobra, idziemy. Tutaj zobaczymy, czy nasze psiaki nie potrzebują, żeby je wyprowadzić, bo... Kurczę, ciekawe, czy możemy w ogóle wyprowadzić oba naraz. Na przykład wiecie, że jeden i drugi. Jak tam się czuje... O Jezus, weszłam w ścianę. O nie, kupę zro... Faktycznie, ja miałam iść z nim... O Boże, biedny. Miałam iść z nim na spacer. Hej! Jesteś mało szczęśliwy. Dobra, weź na smycz i chodź, idziemy. Idziesz? Chodź. Chodź, chodź. Ej, czemu to... No, chodź, chodź. Chodź, nie pada, to możesz sobie tutaj posiedzieć. Dobra, odepnij smycz i on tu zostaje. I teraz weźmiemy tego drugiego. Tylko ja nie wiem, czy tak można, ale mam nadzieję, że można. Chodź. Ty lubisz... Co? Ty jesteś głodny, tak? Dobra, to my tobie najpierw napełnimy... Ty nie lubisz z kaczką, więc weźmiemy cię z kurczakiem, bo to chyba coś było, że nie lubisz. Idziesz? Chodź. Chodź. Weź na smycz, podrzuć piłkę, baw się przyciąganie liny. No nie, idź sobie zjedz. Idziesz jeść, czy nie idziesz? O, dobrze, idzie jeść, okej. Potem możemy im porzucać piłkę, chociaż... O Jezu, jak się dziwnie zgięły im nogi tu! Dobra, to ja niech on zje, a potem go wezmę i zobaczę, czy można tam temu rzucić piłkę na przykład. O nie, dzwonią! Dobra, to niech on sobie tutaj jeszcze posiedzi. Czy ktoś miał przyjść z kotem dziś? Odbierz. Zwierzaka... Żółwia, tak! Psotnik, boi się grzmotów, dużo je. Dobra, to zarejestrujemy żółwia. Użyj. Zarejestruj zwierzaka. Tak, to jest rebel. Żółw na 3 dni. Dobra, stwórz i do 007. Dobra, zamykamy to. Wylogowujemy się. Dobra, tu mamy wszystko zrobione. Ja bym chciała jeszcze porzucać piłkę tam temu psiakowi. O, możemy szybciej chodzić. Patrz, jak się położył! Boże! Boże! No powiedzcie, że on nie jest super słodziak. Baw się, podrzucaj piłkę. Tak. Tą piłkę. Wybierz, rzucaj. O! Rzuciłam. O! Ale się cieszy, patrzcie. Jest szczęśliwy przez to. Ale słodko. Jej! Dobra, koniec. Idziemy po tego drugiego psiaka. O nie! Ja już nie chcę. O, dobra. Ojo, jak się drapał. Chodź, misiu, pysiu, bo ty jesteś sam, weź na smycz i chodź, idziemy. Chodź, będziesz się super bawił, chodź. Autozapis. O nie, ale mu zamknęło drzwi przed nosem, chodź.
Chodź. Odepnij smycz. I teraz co? Będziecie się bawić, czy nie? Okej, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę, komentarz i subskrypcję, jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału. Jeśli chcecie razem ze mną zobaczyć, jak wyglądają żółwie, to czekajcie na następny odcinek. Także, trzymajcie się do następnego. Cześć!